A tu mamy akurat gaboty przedstawiające dwie osoby, dwóch polskich weteranów, którzy już niestety nie żyją, ale mamy pamiątki po nich, po tych osobach i chcielibyśmy, aby pan jako ich kolega z pola walki przeciął ten dzisiaj ten wstęgę. Z przyjemnością. Witajcie w kolejnym odcinku historii w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Dziś krótka relacja, a właściwie telegraficzny skrót uroczystej prezentacji nowej gabloty w muzeum. Dziękujemy. Gablota dotyczy historii pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, a przecięcia wstęgi dokonali przyjaciel muzeum, kapitan Władysław Dąbrowski z 15 Pułku Ułanów Poznańskich 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, 99-letni weteran walk o Monte Cassino, oraz Mateusz Deling, dyrektor Muzeum Pancernego w Kłaninie. Warto podkreślić, że wizyta kapitana Dąbrowskiego, którą zaplanowaliśmy na 15 sierpnia 2023 roku, zbiegła się oczywiście ze świętem Wojska Polskiego i świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Małej uroczystości towarzyszyli zwiedzający tego dnia Muzeum Miłośnicy Historii z całej Polski, w tym również widzowie Tank Huntera. Była to dodatkowa okazja na lekcję żywej historii. Opowieści z ust jednego z ostatnich świadków bitew II wojny światowej to absolutny rarytas. Posłuchajcie i wy, co mówił kapitan Dąbrowski. Tak. Bo nasze Shermany to o wiele słabsze były, ale pod Anconą szczególnie to te wzgórza były, pomogli naszym pancerniakom, stanęli w dole, oni się zwiężyli i dostali ogniem pod spód. A pod jak podjechali. A, rozumiem, od spodu. Tak, i oglądali się. Rozumiem. No ale mieli mało tych wozów. Mieli mało. Już nie mieli siły. Nie mieli siły. Naprawdę Anglicy, Amerykanie się zdziwili, że Polacy z chęcią idą do boju. Do boju. Ja pamiętam, ostatnia linia była Hitlera i Szpozdowicy, Monte Cassino. I czekaliśmy, Amerykanie w korespondencji, Anglicy mówi: czy wy nie widzicie, ile nas poległo? Mówi: wiemy, ilu nas poległo, my możemy też polec, ale jesteśmy po to, żeby pokonać wroga. I naprawdę chyba nam te góra, niebo pomagało, żeśmy przeszli Syberię, tajgi, głód, rodziny nasze. I przecież tam pod Monte Cassino zginęło 40, oficjalnie 40 tysięcy aliantów. Anglików, Amerykanów, Francuzów, innych, Australijczyków. No i Polaków. I 160 tysięcy, nie. I 160 tysięcy było rannych, ich. Tak. A nasz korpus ostatni, który zdobył Monte Cassino, zginęło tylko 1500 i 4 tysiące było rannych. To cud, że przecież na linii Hitlera to w zasadzie to było. Tam może 100-200 zginęło. Poddawali się, już nie byli w stanie. Tak. My zwyciężyliśmy, naprawdę. Ale trzeba przyznać, że byliśmy przygotowani. Czekaliśmy na te spotkanie. Szczególnie z oddziałami SS, bo tam było te dywizje niemieckie, które sławiły się pod Smoleńskiem, gdzie wyrżnęli tych tam w Rosji, tych ludzi wszystkich. Nie mówię o żołnierzach, ale cywili, dzieci. Także naprawdę Polacy starali się, wykonaliśmy zadanie. No i trzeba powiedzieć, że naprawdę po zakończeniu wojny, na przykład, szczególnie dla młodych mówię, nigdy nie jest, ja na przykład, gdy wywozili mnie na Sybir, miałem 16 lat. W ten czas było inaczej gimnazjum utworzone niż teraz i klasy, bo było 4 klasy gimnazjum i 2 liceum. Ja akurat zdałem do 4 klasy gimnazjum, gdy wybuchła wojna. No, tak się stało, że nasz dowódca po wojnie, generał Anders, dużo było wywiezionych nauczycieli, profesorów, książki odbito z różnych konsulatów, takie jak były przed wojną. I kto chciał, mógł w różnych kierunkach się uczyć. Ja na przykład skończyłem maturę,
Potem się dowiedziałem, że matka wróciła, więc przyjechałem do Polski. Chciałem dalej studiować normalnie architekturę i wyobraźcie sobie, że zdałem na Politechnice Gdańskiej i przed przyjęciem na Politechnikę było zebranie, którzy wszyscy zdali i w tym gronie było trzech, którzy byli z drugiego korpusu. I przyszło trzech panów, trochę starszych ode mnie, w czerwonych krawatach i powiedzieli, przykro nam, ale wy od generała Andersa musicie poczekać na następny rok. Pomimo, że nasi młodzi ludzie, którzy wyznają te zasady Stalina i komunizm, to są nasi obywatele i oni pomimo, że gorzej zdali, będą przyjęci, a wy poczekajcie rok. Tak się złożyło, że nie mogłem czekać, bo poznałem piękną kobietę, żonę, potem miałem dzieci, wnuki, teraz mam prawnuki. Także nie czekałem i nie skończyłem studiów, ale maturę skończyłem. Także jeśli możecie, uczcie się naprawdę. Ja chodzę po szkołach i szczególnie namawiam dzieci. Wiem, że to nie chce się czasami, tam jest słońce, plaża jest, inne rzeczy, a tu trzeba się nauczyć innych przedmiotów. Czas poświęcić, uczcie się, słuchajcie rodziców, szczególnie mamy. Kobiety Polki zdały egzamin na wszystkich frontach. Te kobiety, które były wysłane, ja jako chłopak 16-letni, widziałem, jak się poświęcają. Wyobraźcie sobie, dla starszych mówię Państwa, te kobiety tak się poświęcały, umarły. 15 tysięcy sierot było, kilkoletnich, bo dwa lata, po dwóch latach zostaliśmy zwolnieni z więzień i z łagrów. Te kobiety poświęciły się, nie dojadały, umarły, ale dzieci przetrwały, te matki, dzięki nim, dzięki tym kobietom. Bo mężczyźni byli w łagrach. Na koniec warto wspomnieć również o tym, że wizycie kapitana Dąbrowskiego sprzyjała piękna sierpniowa pogoda, dzięki czemu mogliśmy także wziąć udział w mszy świętej, w trakcie której weteran został poproszony o kilka słów dotyczących historii polskiego oręża. Dziękuję Bogu. Dziękuję Wam również. Pomogliście mi przetrwać te czasy. Dla lokalnej społeczności była to na pewno wizyta wyjątkowa i ważna. Wizyta, która zapisze się również w pamięci młodszego pokolenia. A o samej gablocie opowiemy Wam w kolejnym odcinku historii w Muzeum Pancernym. Do zobaczenia.